Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sidwerek i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Gothic Czas Zapłaty. No i w dzisiejszym odcinku nareszcie dostaniemy się do zamku, tylko pytanie. Czy gadamy z Torusem, czy ze strażnikami? Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. A co mnie to obchodzi? Rób co chcesz, pod warunkiem, że zapłacisz. Ile? Standardowa wejściówka to 1000 bryłek. Ale jak chyba teraz miałem wejść za darmo, jak dobrze pamiętam, tak powiedział Urd. No będzie czego to zapłacę, ale jak dobrze pamiętam... Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku, spadaj! Miałem mówić, że przysyła mnie Fletcher czy jakoś tak, o właśnie. Jestem posłańcem z nowego obozu, przynoszę list od Fletchera. Dobrze, w takim razie możesz przejść. Nareszcie się rozejrzymy troszeczkę po części zamkowej. Jak dobrze pamiętam, mieliśmy chyba klucz, który pozwoli nam poszprować troszeczkę wieży w tym zamku. A więc nie jest źle. Jednakowoż zanim udamy się do samej wieży, poszperajmy kapkę po murach. Kto wie, czy twórcy czegoś tutaj nie ugryli, chociaż miałem w to wątpić. W returningu szukałbym przedmiotu dosłownie wszędzie. Zaś w czasie zapłaty... naprawdę wątpię. W returningu coś po takim parku, żeby było. Tutaj nie. Mam wrażenie, że twórcy czasu zapłaty troszeczkę, no nie wiem, zaniedbali aspekt eksploracji, tak praktycznie zupełnie. Smutne to jest. Ciekawe, coś ciekawego powiem? Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Co to było za niebieskie coś za nim? Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić? Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy w kopalni, uznawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują się pod zamkiem? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. Co ma za dupą? Widzicie takie coś niebieskiego? Co to kuźwa jest? Jak wygląda życie strażnika? Jest spokojne. Jesteśmy największym i najsilniejszym obozem w kolonii. Nikt nie śmie nas zaczepiać. Rozumiem. Co to jest do diabła? Co to? Nie wiem, co to jest. Jak macie jakieś sensowne wyjaśnienie, to z chęcią posłucham. I od kiedy tutaj skip reziduje? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale tylko Gomezowi i jego ludziom. Przysyła mnie Gomez. Podobno masz dla mnie jakieś wyposażenie. To co zwykle, tak? Nowy pancerz i najlepsza broń, jaką mam na składzie. Dokładnie. Wynoś się, albo zawołam strażników. Ty draniu. No dobra, mniejsza o to. A z tą coś ciekawego powiem? Niestety nie. No o ulepszenie pancerza, którego nie mamy, nawet nie mamy co prosić. Ale tutaj może coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Mamy ten klucz od rączki, ale on chyba tylko służy do wieży, z tego co się domyślam. O! Kogo my tu mamy? Jesteś jednym z tych, których chrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Ach, jak będę chciał dostać po mordzie, to dam ci znać. Tylko przyprowadź kumpli, bo w pojedynkę byłbyś dla mnie obelgą. Za kogo ty się uważasz, gnido? Zaraz pokażę ci, co robimy z zarozumiałymi typami. O, och, Bulit, taki ty silny, miecz strachu! Och, taki strach wielki. No. Kurde, panowie, jak chcecie robić dobry klimat trudnej modyfikacji, to uczyńcie ją trudną do jasnej ciasnej. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? Mówię te wszystkie skrzynie tu pootwierać, ale przyznam się szczerze, że jestem kapkę zbyt leniwy, bo i tak wiem, że tej twórcy nic nie ukryli, bo to jest czas zapłaty. Możemy wejść? Tak, możemy wejść tam, gdzie się bramę opuszczało w Gothicu drugim. I ciekawe, że czegoś w tej wieży w sumie nie ma. Któż to wie? Któż to wie? O, jest same otwarcie bramy i zamknięcie. Jest wejście na samą górę.
Ciekawe, że coś na samej górze się znajduje. No to się podglądać po tym zamku, bo się boję, że pewnie potem już nie będziemy mieli takiej możliwości. Niech to szlak! Spóźniliśmy się! Kelvin nie żyje! Te skurwysyny go torturowały, ale nie sprawdzili pod podeszwą butów. Znalazłem przy Kelvinie mapę. A niech mnie, ten cwany skurczybyk znalazł tajemne wejście do starego obozu. Kelvin nawet za grobu potrafi dokopać Gomezowi. Żałuję, że go nie znałem. To musiał być niezły... Strażnicy! Idą tutaj! Biegnij! Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz! Ja ich zatrzymam tak długo, jak się da. Zginiesz! Dam sobie radę. Uciekaj do lochów pod zamkiem. Tam znajdziesz tajne przejście. Czego chcę? Ale ja się chciałem jeszcze po zamku rozzajrzeć. A klucz Gomeza, klucz do składowiska, dziennik, wino i parę innych rzeczy. O! Intruz! Faktycznie przybyli strażnicy. I co, zamkną bramę? Do diabła! Przypadkiem uruchomiłem wydarzenia, których nie chciałem jeszcze uruchamiać. Nie... No dobra, powracam do was z momentu przed tymi wydarzeniami sprzed chwili, ponieważ jeszcze nie chcę opuszczać zamku, gdyż mogę znaleźć tutaj coś ciekawego, a więc się jeszcze kapkę porozglądamy, a dopiero potem udamy się do tamtejszych wydarzeń. Kurde, miałem tych skrzyni nie otwierać, ale sądzę, że poza wizją tymi akurat u magów się zaopiekuję. No no, i faktycznie jest warto. Tyle rzeczy, to jest kurde. To jest opłacalność w otwieraniu, a nie jakieś 15 bryłek krudy i talerz. To jest prawdziwa skrzynia. Kolejna niegorsza, znowu mikstury, bryłki i dwie księgi. No, nie wiem, no sądzę, że akurat skrzynki u magów to przegapić, to po prostu jest grzech. No, ta odrobinkę gorsza, ale dalej ujdzie. Chociaż może jest w sumie taka sama, tylko że po prostu miała miksturki na dole, ja tylko tak stwierdziłem, że jest gorsza i tylko jedną księgę, a tamte miały po dwie. A czy tutaj też jakieś książki są? W jakichś skrzyneczkach? Nie, to ja ani jednej skrzyneczki nawet nie ma. A może tutaj chociaż coś ciekawego jest napisane? Nie. Ale widzicie, warto było jeszcze chociaż na chwileczkę tutaj zostać, a przecież jeszcze nie zwiedziliśmy. Na przykład wieży Gomeza, nie wykonaliśmy na przykład tej misji z pozbyciem się Coopera za pomocą tej małej akcji związanej z podsadzeniem pewnego pierścienia, za którego Gomez mógłby się wkurzyć za to, iż Cooper go posiada. A więc no, dlatego właśnie stwierdziłem, że jeszcze nie chcemy stąd wychodzić, bo jeszcze nie wykonaliśmy tutaj wszystkich możliwych misji. Coś powiesz ciekawego o Kruku? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Lubię się powtarzać, bo jestem Krukiem. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Ale może nie mam ochoty na dalszą rozmowę. Akurat to, chłopcze, jest mało ważne. Tym razem nie obiję ci pyska za bezczelność. Zbytek łaski. Szukam kogoś wścibskiego i zaradnego, a ty na kogoś takiego wyglądasz. Nie jestem zainteresowany. Wytłumaczę to inaczej. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Aha. No, no, nie sądziłem, że to małe przetrzeźnięcie go aż tak go zaboli w tą jego kruczą dumę. Jednakowoż, Kruchu, tym razem przychodzę przygotowany. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się uciec od niego i go zabić. Po tym jak go już ogłuszyłem zaklęciem kuli, bo na taki pomysł tutaj wpadłem. Oczywiście kuli ogłuszającej, a nie przed kuli ognia. Ponieważ taka wątpię nawet, że mu wiele zrobiła. Jest, dobra, udało nam się. Wyskakujemy, zapisujemy grę. Następnie bierzemy do ręki ogłuszający pocisk. Wbijamy się w tego baćpana z tego ogłuszającego pocisku.
i atakujemy, póki nie zejdzie z niego ten pocisk. Szybko! Dobra. Brawo Kruka jest nasze w ten sposób i eliksir uzdrawiający. Czy brawo Kruka jest jakąś bardzo dobrą bronią? Jak najbardziej. Żeśmy zdobyli, teraz nie nada egzemplarz. Kurde. A tego ty mnie tak ciorałeś, jak gdybyś chciał i mógł. Z takim egzemplarzem to ja się nie dziwię, warto było tego dokonać. Narąbaliśmy jednej z najsilniejszych osób w całej kolonii. Ostrzegałem cię! Jak będziesz grzebał w moich rzeczach, dostaniesz po łapach! A? Należało. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz! Aha! Masło? Aż rozumiem z tym, oddaj mi moją broń, to jeszcze okej, czaję, taki skrypt. Ale, aż chyba nie mogłem się bronić ani nic. Ostrzegałem cię! Jak będziesz grzebał w moich rzeczach, dostaniesz po łapach! O co tu chodzi? Dostałeś baty? I bardzo dobrze. Wiecie co, chyba gra mi się zbugowała zupełnie. Chyba twórcy nie przewidzieli, że ktoś narąbie temu krukowi. Dajcie mi chwilę, zaraz do was wrócę. Tym razem nie założyłem jego broni po pokonaniu go. Jestem ciekaw, czy zareaguje na sam fakt posiadania jej przeze mnie w plecaku. Mam nadzieję, że nie. A jak zareaguje, to gdzieś się tam schowam po prostu i tyle. Dotarło w końcu do ciebie, że ze mną nie ma żartów? Tak, dotarło, ale ci sprałem dupę. Skoro musisz, mów o co chodzi. Tak jest dużo lepiej i nie boli, prawda? Słuchaj uważnie, dostarczysz coś ode mnie komuś, kto na to czeka. Znajdziesz go na placu wymian. I żadnych pytań. Idziesz, wracasz, zachowujesz życie. Skrewisz, umrzesz. Jasne? Weź tę butelkę, tylko jej nie zgub. Na co czekasz? Masz na to jeden dzień. Chciałem to chociaż na chwilę odłożyć. Ale widzę, że nie ma takiej opcji. Cóż to za butelka w ogóle jest? Wartałoby to ogarnąć. Miałem wyciąg zwiększający mak... Butelka od Kruka. W środku coś jest. Mówiłem nie otwierać. Co to mogło być do diabła? Nie wiem. Chyba się nie dowiemy, co to mogło być. No dobra, mamy misję, to ją zaraz będziemy wykonać. Skoro mamy limit dnia, to nawet nie mamy za bardzo możliwości się nie śpieszyć. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. No dobra. Widzę, że tylko standardowe teksty. Ty może przewiniemy je, bo... Standardowe teksty wszyscy akurat znamy. Mam taką nadzieję. Nie lubi mnie. Jest jeszcze ta jego twarz, jakby taka wiecznie wkurzona. A co sam Gomez mi powie? To jest dobre pytanie. Pewnie nic, albo jakieś zwykłe bazowe teksty. Przychodzę zaoferować swoje usługi. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi głowę? Ty gnido! Straż! Piękny cios! Czekajcie, czyli że Gomez będzie chciał mi na... What? Co się właśnie stało? Czyli że Gomez będzie chciał mi narąbać, tak? Nieważne. Zasłużył. Dobra, z tą całą resztą to może być problem. Ale gniewy Minosa to akurat bym się z chęcią zaopiekował, przyznam szczerze. Kurde, no gdyby no, tamci się nie dołączyli... To był ostatni raz. Taka okazja może się nie powtórzyć.
Kurde, no. Z samym Gomezem nie jest za łatwo wygrać, a co dopiero jeszcze, kiedy ma pomóc tej pozostałej dwójki. Ajajajajaj. Kolejny, że tak powiem, boss. Czekajcie, spróbujemy się wycofać. I załatwić go z ogłuszającego pocisku, tylko właśnie znowu ci zareagują, zgaduję. Kurde, no. Teraz to nie wiem, za co mnie zaatakowali, szczerze. A czy mogli ogólnie to, że Gomez wysłał straż, to jest logiczne bardzo, ale takie to jest dziwne, bo nie atakują od razu, tylko po chwili dopiero, to jest takie... O co z tym chodzi? Nie wiem. Może tylko, że wyciągam magię, nie atakują. Któż to wie? Gdyby się faktycznie udało Gomeza zaatakować... Kurde, many nie mam. Niedobrze. Nie przewidziałem tego, że nie mam many. Dobra, Gomez nie powinien mi aż tego, oni się aż tego tam wie, to jest szaleniec. O, dobra, nabijmy się mikstury many i spróbujmy, no bo gniew Inosa to jednak, kurde, jest znajdźka warta uwagi. Znajdźka. Znajdźka. Ta. Żadnej magii. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. No, ale jak będzie pomagał Blizna i Arto, to ja tutaj nie mam zbyt wiele do pogadania. Oni są strasznie mocni, kurde. Oni są naprawdę wyjątkowo mocni. Jak wszystko tu jest słabe w tej modyfikacji, tak... Ci magnaci są naprawdę przekozaccy. Naprawdę widać, kto tutaj, kurde, trzęsie kolonią. Jeszcze raz Kruk zareaguje, mimo że powiecie. Kurde, musiałem pokazać ich wszystkich. A włącznie z kucharzyną i resztą? Kurczę, jeszcze Gomez na mnie idzie, kucharz na mnie idzie, co się dzieje? Kurde, zabiją mnie. No dobra, wiecie co? Chyba mi aż tak na tym mieczu nie zależy, żeby teraz tej pół godziny spędzać bawiąc się z nimi. Żeby jakoś magicznie tego Gomeza otłuc. Prędzej czy później, jednak w tym mogę zawsze porwać tutaj do zamku na pałę i go tutaj zabić tyle. Prędzej czy później to zdobędziemy teraz. Moim zdaniem nie ma sensu marnować czasu. Mógłbym, posiedziałbym tak jak z tym Krukiem, ale... Zresztą jego broń jest dwuręczna, a ja... No, dwuręczne bronie i ja tak jakoś tak za bardzo się, no... Powiedzmy, że nie mam zdolności w korzystaniu z nich póki co i raczej nie będę miał zbyt prędko, idę w ogóle. Znaczy pewnie w ogóle będę miał, bo chciałbym miecz runiczny oczywiście nosić potem. Ale no... No to raczej później niż wcześniej. Gdzieś tu w ogóle powinna być Valeya, z którą musimy koniecznie zagadać, żeby ten cały pierścień zdobyć. Żeby Coopera w kłopoty dać. Hej ty! Valeya, halo, czemu ty uciekasz? Kim jesteś, słonko? I co tutaj tak ładnie pachnie? Odejdź, głupcze! Jestem kobietą Gomeza. Nie szkodzi! To nawet lepiej, że nie jesteś dziewicą. Ty bezczelny gnoju! Wynoś się stąd, bo zawołam strażę! Jeżeli wolisz, gdy kilku niegrzesznych chłopców... Precz mi z oczu, zboczeńcu! Nie chcę cię więcej widzieć! Dobra, ale musimy tą misję jakoś wykonać, wychodzi. Ona idzie do diabła. Nie rozumiem. Hej, ty! Kurde, będzie tutaj ciężko manewrować w dzień, ale sądzę, że jest sposób, żeby jak zwykle system wykiwać. A propos, wejść tutaj. Z tego łóżka chyba można skorzystać, tak, można. Ale spać nie można, okej. Okay. Czyli nie może tego skorzystać. Bo chciałem tutaj wejść, tutaj dać naszemu Rickowi się przespać, żeby mógł troszkę grę wykiwać i byłoby okej, okay, a tak jest problem, ale tu możemy też się przespać. Okej, okay, bo w nocy oni jakoś tak strasznie słabo na to reagują, na te wszystkie jakieś, tak powiem, impulsy. W dzień to oni są, kurde, jak radar po prostu. Przekroczysz próg, to jest, ej, ty! Ale jak jest noc, to oni nagle, o, w sumie... Ty patrz, puchatek do tego pokoju wchodzi. A kogo to w sumie obchodzi? Musimy ten pierścień zarąbać, jakby nie wziął. Dobra. Niestety nie mamy składania się, więc... W sumie nie wiem, trzeba się to jednak wejść, bo nie mamy łóżka w tym pokoju. Kurde no. Jak ja mam tutaj się zakraść? Nie może stakując? Hej ty! Mówią hej ty, ale nie wypraszają mnie, więc może spróbujemy? Złodziej. Kołamie ci ręce! Kurde, ktoś się połapał. Tylko pytanie kto? Czy ktoś ważny, czy ktoś nieważny?
Przynajmniej tak wkrótce będziemy stąd wypad robić, więc to chyba nie ma znaczenia. Chyba nie ma znaczenia, że ja ze złością tak szczerze. Okej, przy tamtej skrzyni to reakcja była minimalna. Ale jak się do tej otknąłem, to cały obóz chyba miecze wyjął. Niech to licho strzeli, czyli ta jest... O, gdzie się zamknęły? Czyli ta jest jakoś perfidnie oskryptowana już, ta? A klucz miał mieć albo rączka... Albo mieliśmy go właśnie od Valeida, bo chyba będę musiał jednak do rączki po ten klucz skoczyć. Nie przy okazji tą misję dla Kruka może wykonajmy. Taką kolejność na razie zróbmy. Na razie się nie śpieszmy do tego rozwiązania jeszcze całej sprawy ze starym obozem, bo nie mamy powodu, by to robić tak naprawdę. No, możemy to zrobić, ale wtedy już w tej nic nie zrobimy. A z chęcią Cooperowi bym troszeczkę skopał jego dubsko, w sumie bardziej. Jeszcze zmusił Gomeza, żeby to ten mu dubsko skopał, wkurzając Gomeza i piecząc dwie pieczenie na jednym ogniu. No, widzę, że jak zwykle ten skromny błąd z ramkami, góra-dół. Dobra, idziemy wykonać misję od Kruka, nie będziemy tutaj pół dnia spędzać na zabawie z Gomezem i zdobywaniu gniewu Inosa, który mi i tak się nie przyda zapewne przez 3/4 gry, o ile w ogóle. Bo teraz mi niepotrzebny, bo nie mam broni dwuręcznej, a potem mi nie będzie potrzebny, ponieważ, no cóż, miecz runiczny. Mam nadzieję, że będzie naprawdę fajny. A mało tego, jestem magiem, więc mam nadzieję, że prędzej czy później moje zaklęcia będą mocne. O, wreszcie po tylu rozdziałach powróciły nasze przyjacielskie potworki. Brzytwiaki i inne tego rodzaju poszpary. A myślałem, że tylko tamte czarne wilki popowracały. Co tam, brzytwo? Dawno się nie widzieliśmy, w sumie jakoś tak... Stałaś się jakoś jeszcze słabsza, no. No cóż. Jestem ciekaw, któż będzie czekał na tą butelkę na placu wymian? Może hrabia? Jakbyśmy się tak z nim spotkali i mu po cichu łepek uciurali, to mogłoby być fajne. A może poznamy osobę, która szpieguje w obozie rebeliantów? To by było coś ciekawego, chociaż chyba troszeczkę to jednak zbyt daleko. Więc niepewnie jednym szpiegiem był Tony, ale kto wie? Kto wie, czy nie ma innego szpiega? Nie mamy na to żadnego dowodu, że nie ma innego szpiega w sumie, więc... To jest jeszcze godne zastanowienia się. Któż tu może czekać na placu wymian? Z kim Kruk może mieć jakieś powiązania? Definitywnie z kimś albo ważnym, albo jakimś szpiegiem. O, Goblin powrócił. Cześć, Goblinie. Do widzenia, Goblinie. O, Avatar Inosa też tutaj cały czas stoi sobie. Czyli nie Avatar, tylko Sługus. Cześć, Sługusie Inosa, co tam u ciebie? Widzę, że nic szczególnego. No to czarne gobliny wam się zaopiekuje. A może akurat... A, no, chciałem powiedzieć, że może akurat nie tobą, bo chyba jesteś chory na tą słynną chorobę nieśmiertelności. Ale jak się okazuje, jednak nie. Jak się okazuje, jednak jesteś w zupełności śmiertelny. Więc zabieramy co nasze i idziemy zobaczyć. Och, ten szkielecik tak ładnie powieszony. Ech, kolonia karna. Miejsce miłości, radości, przyjaźni i ogólnie dobrobytu. Kim ty kuźwa jesteś, gościu? Kraken. Witaj. Nie widzisz, że jestem zajęty? Idź poirytuj kogoś innego. Chciałem tylko... Niech zgadnę, dostać porządny łomot. Proszę bardzo, do usług. Nie jesteś poziomu magnackiego, stary. Myślisz, że kim ty jesteś? Żeby mi zagrozić. Tylko magnaci mogą się ze mną mierzyć. Naprawdę jestem myślałem, że aż tacy silni są ci magnaci. Niech ty ich ostrzeli. Wszystko takie słabe w tej modyfikacji, a kurde, oni rozpierdzielają wymiary. Co powiesz tym razem? Daj mi już spokój do cholery. Skąd biorą się takie natrętne robale jak ty? Pewny siebie, kurde. Czy zaczął kopać piasek? Mam przesyłkę od Kruka. Co tak długo? A teraz spadaj. No jestem ciekaw, co żeśmy mu kurde dostarczyli w tym momencie. Mam nadzieję, że nie było innej możliwości rozwiązać tą misję. Pewnie w innych modyfikacjach by była, ale to jest linia zapłaty, więc tutaj poza liniowością na nic raczej nie ma co oczekiwać innego. I znowu te ścierwojady! Skąd się do diabła biorą te ścierwojady? Ale jak? Skąd?
Choć zakręcie strasznie jest słabe, którego używa tutaj ten pan. Zabiera to nawet sierwojadą nie robi. To jest poziom sopla lodu, że nawet jeszcze gorzej. Oczywiście plusem jest, że atakuje kilka razy i trzyma wroga w stunie cały czas w ogłuszeniu. Ale no... Za potęgę magii! W ogóle on myślał, że śpi, kolejny, który śpi na stojąco. Co tu się dzieje z w tym obozie? Nieważne, trzeba od rączki ten pierdolony klucz zdobyć. W innym wypadku trzeba od walei. Jak dobrze pamiętam, zdobycie go od walei nie było raczej niczym prostym, nie? Mhm. Sprawa Coopera. Lucjusz jakiś. Gdzie jest ten Lufucjusz tam, Lucjusz? Chyba nie spotkałem ani razu, albo przeoczyłem zupełnie. Ale na zamku miało być faktycznie, całego jeszcze zamku, żebym nie zjedził do tej pory. Mniejsza o to, słuchaj rączka. Masz może ten klucz, czy coś? Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Masz klucz, czy nie masz klucza, słuchaj? Miałeś mi nie powiedzieć, ale może masz go w skrzyni, albo coś? Masz może jakąś skrzynię, rączka swoją? Nie bardzo. Pokaż swoją zawartość. Solidny wytrych. Nie, to mi się raczej nie przyda. Gdzie on mógłby to schować? No, chyba nie ma żadnej szczególnej porady tutaj. Może mieć klucz do skrzyni Gomeza. Złodziej na pewno nic nie powie, więc muszę przejrzeć jego skrzynię i to, co ma przy sobie. Jego skrzynię, ta. A która skrzynia jest jego? Niby, że ta? Nie mam pojęcia, która niby skrzynia jest z rączki. Może o tą chodzi? A jeszcze skrzynię otwierałem, czyli mogłoby coś pojawić się w nich nowego, znamy tą grę. No ale w sumie... nie wiem, gdzie indziej mogłaby być skrzynia... rączki. W chałupie nie ma żadnej skrzyni. Do diabła z tobą, rączka. No cóż, poszukam poza wizją. Nie mam innego wyboru. No dobra, poszpytałem trochę po obozie i szczerze mam wrażenie, że po prostu rączka nie ma tego klucza i tamten gościu się mylił, albo po prostu jest tak głupio schowany, że znalezienie go bez jakiejś solucji czy czegoś takiego graniczy praktycznie z cudem. Dobra, ma jest otwarta, co ciekawe. Halo, panie. Już w półkę wniknąłem, spadłem w jakieś zbugowane miejsca, więc w ciebie wolałbym nie wnikać. Podziękuję za taką... chciałem powiedzieć miłą, straszną... taką trochę nie w moim stylu usługę. Nie. Chodźmy do Kruka, zobaczymy co nam zaoferuje za wykonanie misji poza oszczędzeniem życia, bo może wręcz przeciwnie, co to zabije, bo już mamy jakieś informacje, jesteśmy już niepotrzebni. Czas zginąć. Sprawa z przesyłką zakończona. Zaglądałeś do butelki? Nie jestem idiotą, butelkę dostał Kraken w idealnym stanie. Tak, wiem, zapamiętam twoją twarz. Może kiedyś się jeszcze przydasz. Zejdź mi z drogi! Arto? Gdzie ty lecisz do diabła? Aby nie spać, lecisz, ta? Drzwi mu się zamknęły przypadkiem. Otworzyłeś te drzwi, a teraz chcesz iść... Aha. Cokolwiek. Aż to w sumie nie jest przypadkiem idealny moment, żeby teraz Gomezowi przerąbać, tak szczerze? Tak miałem z tego niby nie robić, ale tak sobie myślę, że... A gdzie jest Gomez? Co, Gomez chcesz w sypialni swojej? Nie pamiętam, żeby Gomez jakoś szczególnie schodził z sali tronowej. Tu go zdaje się nie być. Chyba nie powinienem tego był zobaczyć. Ani się wasz używać czar... Hop! Klucz Gomeza. Czy to nie było, że otwiera skrzynię Gomeza przypadkiem?
dobra. Ciekawe jestem, czy jak pobiję tutaj wszystkich, to ogólnie ujdzie mi płazem pobicie Gomeza? Dobre pytanie. W normalnym gotiku nawet bym nie próbował, ale tutaj... Jeżeli bym wszystkich pobił... O ty w mordę! Co tu Gomez robi? Panie! Skąd tu się Gomez wytrzasnął? W ogóle go nie widziałem, to w sumie jest logiczne, bo był niewidzialny, ale... Co tu się odchrzaliło? Wynoś się stąd, albo ci pomogę. Się robi, Gomez. Się robi. No, to nie... No. Się robi. Żeby mi to było ostatnie... Nic się nie stało. Nioch. Jestem szarlatanem. Ach, nieważne. Gdzie jest ten cały Lucius Rufusius? Ten, co lubi chłopców podobno. Nie, żebym chciał, wiecie, coś insynuować, ale... Kurde, przydałoby nam się ten drań, żeby wykonać tą misję. Tylko gdzie on siedzi do diabła? Przysiągłbym, że go nie widziałem. I też przysiągłbym, że nie wiem, diabła, o co chodzi z tym niebieskim czymś, coś wystaje z ziemi. Gdzie taki gostek może siedzieć? Nie widziałem go nigdzie tak na zamku otwarcie. Strażnik. To jest akurat stone. Też strażnik zwykły. To jak będę szedł, to dostanę się do miejsca, gdzie nie chciałbym się dostawać. Czyli do tego miejsca, gdzie jest nasz koleżka szpieg i reszta. Może gdzieś u góry. Tylko, że potrzebujemy tego obrazu w takim razie, skoro rączka nie posiada tego klucza. Niech to licho strzeli. Może ty jesteś? Nie, ty nie jesteś. To może jeszcze wyżej trzeba wejść? Czemu nie? W ogóle to miejsce wygląda jakoś tak strasznie na dziwnie wycięte. Może akurat stoi na bramie. Koniec końców to artysta! Oni lubią takie miejsca. Wieża w ogóle śmiesznie wygląda z tej perspektywy. Tylko jak Minecraft wygląda, jakby się to rozwaliło. Kurde, gdzie on może siedzieć? Nie, go ich ostrzeli. Gdzie tacy artyści, kurde, by normalnie przebywali? No, gdzie wydaje raczej nie w zamku, tylko właśnie w zewnętrznym kręgu, ale... Jak to się pusto zrobiło? Halo, nawet strażnicy sobie poszli, co się dzieje? Nawet strażnicy wyfrunęli? Co tu się odwala z tym zamkiem? Ło, ups! Już myślałem, że chce mnie zabić, a ten sobie schował broń zaraz przy mnie. Co tu się odpierdziela, panie i panowie? Gdzie jest ten pierdzielony Lufucjusz, jak on tam ma na imię? Lucjusz, no. No nie wiem. Wiecie co, panie i panowie, tak sobie sądzę, że poszukanie go może zająć mi dużo czasu, więc Lucjusza znajdziemy sobie w kolejnym odcinku. Póki co, jak się podobało, pamiętajcie o pozytywnej ocenie. Do następnego razu. Cześć.